Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej z wykorzystaniem lasera Monaliza możemy zaproponować pacjentce w każdym wieku. W zależności od zgłaszanego problemu możemy zaproponować na przykład zabieg rewitalizacji. To głównie dedykowany zabieg dla pacjentek, które zgłaszają poczucie rozluźnienia pochwy, zmniejszonego nawilżenia, suchości bądź też jakiegoś dyskomfortu w sytuacjach intymnych. Kolejnym problemem, przy którym zabieg laserowy Monaliza znalazł zastosowanie, to jest problem wysiłkowego nietrzymania moczu. I to również jest problem, który dotyczy pacjentki w każdym wieku, zarówno tych młodszych po porodach siłami natury, jak i tych pacjentek nieco starszych w okresie przedmenopauzalnym, około czy też pomenopauzalnym. I wreszcie trzecia grupa zabiegów to zabiegi korekcyjne, do których możemy zaliczyć labioplastykę, jak również zabiegi korekcyjne w zakresie przedsionka pochwy i krocza, dedykowane w zależności od problemu, czy to pacjentkom z przerostem warg stromowych mniejszych, czy też pacjentkom po różnego rodzaju zabiegach, urazach w okolicy przedsionka pochwy i krocza. Przed każdym zabiegiem pacjentka jest przeze mnie konsultowana i badana ginekologicznie. Po zapoznaniu się z konkretnym problemem pacjentki przedstawiam zakres zabiegu i omawiam jego przebieg. W przypadku zabiegów wykorzystywanych w rewitalizacji pochwy, jak również w problemie wysiłkowego nietrzymania moczu, w wielu przypadkach wystarczy jeden zabieg, żeby poprawić jakość i komfort życia pacjentki. Zabiegi z wykorzystaniem lasera Monaliza możemy zaproponować każdej pacjentce, która chce się czuć dobrze ze sobą i z własnym ciałem.